Tworzenie kolejnych warstw kredkami to bardzo istotny etap, który pozwala uzyskać głębię, bogactwo tonów oraz realizm w rysunku. Proces ten wymaga cierpliwości, precyzji i odpowiedniej techniki. Na początku upewnij się, że pierwsza warstwa jest równomiernie nałożona. Przed przystąpieniem do nakładania kolejnych warstw zaplanuj, które obszary będą cieniowane, a które pozostaną jaśniejsze. Zacznij od jasnych odcieni i stopniowo przechodź do ciemniejszych. To pozwoli ci na lepszą kontrolę nad intensywnością kolorów. Używaj zróżnicowanego nacisku na kredkę. Delikatny nacisk na początku pozwala na dodanie wielu warstw bez ryzyka uszkodzenia papieru. Jeżeli chcesz pracować nad szczegółami, nacisk może być większy. Stopniowo buduj kolor, dodając ciemniejsze tony tam, gdzie są cienie, i jaśniejsze tam, gdzie jest światło. Możesz użyć narzędzi do blendowania, takich jak blendery, ale również dobrze sprawdzi się w tym procesie biała kredka. Pamiętaj jedynie, że rozjaśni ona intensywność koloru warstw, które będą pod nią. Z tego względu. Najlepiej jest na koniec dodać jeszcze jedną warstwę koloru, tak aby wydobyć jego intensywność. Zarówno za pomocą blendera, jak i kredki możesz zmiękczyć linię i połączyć kolory. Obydwa narzędzia sprawdzą się szczególnie przy tworzeniu cieni i gładkich przejść. Kolejny etap to drobne detale. Możesz się na nich skupić wtedy, kiedy główne warstwy są już nałożone, pamiętaj, by używać dobrze natemperowanych kredek do dodawania detali, takich jak włosy, liście czy wszystkie inne drobne elementy. Jeśli zauważysz jakieś błędy, delikatnie je popraw. Użyj do tego celu gumki do zmazywania lub gumki chlebowej. Pamiętaj, aby przez cały swój proces Unikać zbyt mocnego nacisku, który może uszkodzić papier i utrudnić ci nakładanie kolejnych warstw. Pamiętaj również, by unikać mieszania zbyt wielu kolorów na raz, co może doprowadzić do brudnych, nasyconych kolorów. Regularnie rób przerwy i oceniaj swoją pracę z pewnej odległości. To pomoże ci zobaczyć ogólny efekt i określić te obszary, które wymagają poprawy. Pamiętaj również, by rysując na podstawie zdjęcia referencyjnego często porównywać swoją pracę ze źródłem tak aby upewnić się że zachowujesz odpowiednią kolorystykę i proporcje tworzenie kolejnych warstw kredkami to proces wymagający ale jednocześnie bardzo satysfakcjonujący dzięki cierpliwości i precyzji możesz uzyskać efekty które zachwycą swoją głębią oraz realizmem Regularna praktyka pozwoli Ci na doskonalenie tej techniki i stworzenie coraz to bardziej zaawansowanych i pięknych prac.